Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na potrójne espresso. Witam również polityków, czyli moich gości. Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Panią redaktor, Pana posła. Dzień dobry. I jest z nami Andrzej Grzyb, Koalicja Polska, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie telewidzów, panią redaktor i panią minister. Drodzy Państwo, to takim pozytywnym akcentem rozpocznijmy nasze spotkanie. Jesteśmy złoci w Europie, to znaczy złoto w siatkówce. No są powody do radości, w piłkę nożną idzie nam nieco gorzej, ale jeśli chodzi o siatkówkę, to tutaj same sukcesy, pani poseł, prawda? No tak, i bardzo się cieszymy wszyscy z tego, bo przy tych różnych sytuacjach, jakie miały miejsce w piłce nożnej, w tych meczach, które mieliśmy okazję oglądać, no to ten sukces naprawdę poprawia nam humory, daje wiarę w to, że Polska biało-czerwona potrafi wiele i życzymy naszym siatkarzom, żeby zdobyli faktycznie jak najwięcej medali i sukcesu. Podchwytliwe pytanie do pana posła. Panie pośle, piłka nożna czy siatkówka? No, wie pani, piłka nożna ma zdecydowanie więcej fanów i siłą rzeczy też ostrzejsze są komentarze później po każdym meczu, niezależnie od tego, czy on jest wygrany, czy nie wygrany, więc komentatorów jest dużo więcej. Natomiast siatkówka ma inny zestaw kibiców. Tutaj raczej jest taki system wspierania, nawet sposób kibicowania jest zupełnie inny. To widać na tych halach, jak to się rozgrywa. Oczywiście no, wielkie gratulacje dla drużyny, która zdobywa Mistrzostwo Polski, przepraszam, Mistrzostwo Europy. I to jeszcze z takim rywalem jak Włosi, którzy w ubiegłym roku zupełnie bez problemu akurat sobie radzili w wielkich turniejach. No, oglądałem ten mecz, powiem, z dużą satysfakcją przypominały mi się piękne mecze jeszcze drużyny Huberta Wagnera. Drodzy... Choć wtedy byłem bardzo maleńki. Drodzy Państwo, no nie ma co ukrywać. Polska siatkówka przynosi nam wiele pozytywnych emocji. Piłka nożna bywa różnie, a z polityką też bywa różnie. Więc my, no cóż, chciał czy nie chciał, musimy. Przechodzimy do polityki w poniedziałek. Drodzy Państwo, bardzo proszę na początku tej części programu zobaczmy najnowsze spot Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, uwaga. Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską buczą. Prawo i Sprawiedliwość to zmieniło i będzie broniło każdego skrawka Polski. Szanowni Państwo, plan użycia sił zbrojnych, który był wtedy podpisany przez pana Klicha, no on zdecydowanie jest przerażający, tutaj trzeba wprost powiedzieć. Polska Wschodnia po prostu byłaby oddana, pani poseł. No tak, rzeczywiście, to te fakty, które przedstawił w tej chwili pan minister Błaszczak, są przerażające, tak jak pani redaktor powiedziała. Ale my wiedzieliśmy już o tym, obserwując no, tą strategię obronną poprzednich rządów, czyli koalicji PO-PSL. Widzieliśmy, w jaki sposób likwidowane są jednostki wojskowe właśnie na ścianie wschodniej, jak otwiera się wręcz, czy odkrywa te tereny, które nazywamy przez Smykiem Suwalskim czy Bramą Brzeską. Widoczne były te działania przez 8 lat. Wiele szkód w tym zakresie zostało wyrządzone. No i teraz wiemy, dlaczego tak się działo, bo była opracowana strategia, która właśnie zakładała takie, a nie inne plany obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że wielu Polaków nie miało tej świadomości, jak ówczesny rząd podchodzi do bezpieczeństwa Polaków, Polek, Polaków, do bezpieczeństwa kraju. W jaki sposób no, zakłada obronę w razie jakichś działań wojennych, a przecież wiemy doskonale, że Rosja zawsze była, jest i będzie nieobliczalnym sąsiadem i tutaj konkretne działania, konkretna polityka czy strategia wojenna powinna być nastawiona właśnie na obronę tych wschodnich rubieży Polski. A tymczasem, dlatego... pani poseł, widzimy, co się
dzieje. No, Polska Wschodnia po prostu byłaby oddana. Całkowicie odkryta, a jeszcze najbardziej bulwersujące, ja akurat mieszkam w tej części Polski, która na mapie jest zaznaczona jako ta, która miała być oddana w razie wojny. Więc dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich dzieci to są przerażające informacje. I tutaj w tej chwili próba takiej tworzenia takiej narracji, jakby omijającej temat i skierowania dyskusji na fakt, że może to jest ujawnienie jakichś tajnych planów i tak dalej, że odkrywamy się względem Rosji. To jest po prostu, to są bajki, które... Tak komentuje sprawę właśnie pan Klich, tak komentuje sprawę. Tak, ale to możemy naprawdę między bajki włożyć, dlatego że po pierwsze ta strategia to jest z 2011 roku, którą diametralnie w 2015 roku zmieniło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy doszło do władzy, a po drugie to ja mam takie wrażenie, że te plany, które były tworzone tutaj i przedstawiane są w tym dokumencie, no przecież my jesteśmy członkami NATO, więc musiały być uzgadniane z naszymi sąsiadami. Zarówno, i postawmy tu przecinek, pani poseł. Prawdopodobnie, patrząc na uległą politykę względem Rosji, prawdopodobnie również i właśnie ten przeciwnik o tym wiedział. Panie pośle, to jest rząd PO-PSL. To jest czas rządu PO-PSL. Bogdan Klich, pan Klich podpisywał to za wiedzą na pewno Donalda Tuska. Pani redaktor, jak rozumiem, strategia obronna Polski z 2011 roku została odtajniona i rozumiem, że również będzie odtajniona strategia obronna Polski z 2006 roku, kiedy ministrem był pan minister Szczygło. Jeżeli tak się stanie, to będziemy mogli porównać, jak te dwie strategie mają się do siebie i wtedy będziemy mogli też powiedzieć, na ile te elementy strategii były kontynuacją tamtej strategii pana ministra Szczygło i ówczesnego rządu z 2005 do 2007, Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów. I również te zmiany, które były wynikiem agresji między innymi na Krym i całej zmiany strategii nie tylko, jak sądzę, Polski, ale również całego NATO. Ja nie jestem taki pewien. Czyli pan nie tutaj nic nie widzi takiego niebezpiecznego w tym dokumencie podpisanym w 2011 roku? Pani redaktor, ja widziałem tylko w mediach społecznościowych pierwszą stronę dokumentu odtajnionego. Nie znam jego treści i znam komentarz pana ministra Błaszczaka, który jest w spocie wyborczym. To są dwa elementy, na podstawie których cokolwiek mogę w tej sprawie sądzić. Natomiast istotą jest treść dokumentu. Plany ewentualnościowe nie obejmują tylko całego procesu, że tak powiem, konfliktu, ale w ogóle obejmują cały proces dochodzenia do momentu, kiedy dochodzi do konfrontacji zbrojnej. I te plany ewentualnościowe nie są takie proste, jak w publicystyce się to pojawia. Trochę wiem na ten temat z mojej praktyki i administracyjnej, z mojej praktyki samorządowej i również poselskiej. I sądzę, że tutaj dochodzi do dużego uproszczenia. Kładę to na karb kampanii wyborczej. Natomiast doświadczenie roku 2014 i wszystkiego, co się działo w ciągu ostatnich 13 lat, siłą rzeczy musiało doprowadzić do zmiany strategii obronnej państwa. Tego się nie da, to się zawsze robi w oparciu o aktualną sytuację i zmiany w geopolityce. A te zmiany w geopolityce dotyczą różnych aspektów. Nie tylko dotyczą tego, co robi Rosja. Rozumiem, dobrze. Panie pośle, ale to jeszcze zacytuję pana Błaszczaka. Zacytuję pana Błaszczaka, jak gdyby mógł się pan odnieść. Zastanawiałem się często, dlaczego rząd PO-PSL likwidował jednostki wojskowe na wschodzie naszego kraju i mamy odpowiedź. Realną obronę kraju planowali na rzece Wisła, planowali oddanie pół Polski w ręce okupanta. Przecież mówi się o pierwszych tygodniach wojny, więc trudno mi jest skomentować, jakie były pierwsze dni wojny. Więc, a ponadto likwidacja jednostek w Polsce to było i łączenie, i likwidacja. I również zmiana w ogóle całej strategii obronnej państwa, też w Wielkopolsce. No, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim były trzy jednostki, nie ma żadnej. W Pleszewie była jednostka, nie ma jednostki. Pozostała de facto tylko jedna jednostka w tej części Wielkopolski, mówię o południowej Wielkopolsce,
I jeszcze wtedy, między innymi z moim udziałem, udało się tę jednostkę zatrzymać, bo też miała być przeprowadzona w zupełnie pani poseł. Rejon Polski, tak? Więc to nie jest tak, że panie pośle, tutaj my nie dorzucimy. Tak, pani pośle, na razie pani dziękujemy. Pani poseł ad vocem. A po drugie, panie pośle, pozwoli pan, że ja może wszystkie plany obronne, jedno zdanie tylko pani minister. Wszystkie plany obronne państwa są konsultowane i są opiniowane przez naszych sojuszników w NATO. To nie jest tak, że strategia obronna państwa jest jakimś autonomiczną... Pani poseł ad vocem. Tak, no z wypowiedzi pana posła wynika wprost, że pan poseł próbuje jakby ten temat tak spłaszczyć, po prostu po to, żeby nie pokazać. Tak, oczywiście, panie pośle, bo strategia jest faktem, dokument jest dokumentem. Dokument ten przedstawia minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, więc trudno tutaj mówić, że to są jakieś jego wynurzenia, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Ale ja nic takiego nie powiedziałem. No ale pan mówi, że no ja nie wiem, co tam jest, minister mówi, bo w trybie wyborczym może, no czyli domniemywać należy z pana wypowiedzi, że minister może sobie opowiadać, co chce, a tak naprawdę to pan nie wie, co tam jest. Pan minister doskonale wie, widzi, pokazuje konkretny dokument, który przedstawiał konkretną strategię. Strategia, która była realizowana. My możemy teraz mówić, czy była taka, czy inna, ale widzimy, co się działo. Faktem jest, że ponad 620 jednostek zostało zlikwidowanych w Polsce, jednostek wojskowych. Większość z nich to było na wschodniej ścianie. Widzieliśmy też, w jaki sposób rozwijany był też pod kątem takim przemysłowym ten nasz kraj, czy w ogóle, jeżeli chodzi o strategię rozwoju ściany wschodniej. Tam były, tam praktycznie było bardzo mało inwestycji albo w ogóle nie było, czyli państwo po prostu zostawialiście ścianę wschodnią na samopas, zostawialiście właśnie i to należałoby teraz wyjaśnić, dlaczego takie decyzje były podejmowane przez państwa rząd, dlaczego państwo w taki sposób odnosiliście się do mieszkańców chociażby Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia czy też wschodnich Mazur. To po prostu jest zadziwiające, że państwo w taki sposób potrafiliście zostawić tę część naszego kraju. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, szanowni państwo, te działania, które podejmował i tą strategię, którą ustalił rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, to były czasy, kiedy już mieliśmy na przykład takie niepokojące sygnały ze strony Rosji, bo przecież to Gruzja i kraje tam Azji, no wschodni sąsiedzi Rosji, oni już byli tutaj szykanowani przez Rosję, przez Putina. Potem 2014 rok, jawna agresja na Ukrainę i te plany nie zostały zmienione. Pan mówi, że to był plan na początek jakby jakiejś ofensywy wojennej. My wiemy, jak wyglądał początek ofensywy wojennej na Ukrainie. Widzimy te zbrodnie, dramaty, tragedie w Buczy i wielu innych miastach, które wydarzyły się w pierwszych dniach. I my chcieliśmy i państwo chcieli na to pozwolić, że przez 14 dni nie będziemy nic robić na stronie wschodniej. I Andrzej Grzyb. Zachodnim brzegiem Wisły będziemy tworzyć front. Dziękuję pani poseł. Andrzej Grzyb, ostatnie zdanie do tego tematu. Pani minister, pani werbalizuje i po prostu bardzo upraszcza całą politykę. Proszę się zapoznać z podstawowymi jakimiśkolwiek dokumentami dotyczącymi polityki obronnej państwa i pani zobaczy, że tam to tak nie wygląda, jak pani mówi. Po drugie, chcę powiedzieć... No tak wygląda z tego dokumentu. Proszę panią, proszę zobaczyć, kto stworzył program dla Polski Wschodniej. Program europejski. To my żeśmy stworzyli ten program i on jest realizowany, ten program w chwili obecnej. Jeżeli program dla Polski Wschodniej z funduszy europejskich powoduje, że tam jest w granicach w tej kończącej się perspektywie finansowej, czy wydatkowania pieniędzy z perspektywy finansowej, jest ponad 720 czy 730 euro na jednego mieszkańca na Warmii i Mazurach, a w Wielkopolsce jest 480. Jest różnica? Jest różnica. I prawie pieniędzy jest dla europejskich, dla w przeliczeniu na mieszkańca, na rozwój infrastrukturalny i społeczny. I kropka, panie pośle. Idziemy dalej, drodzy państwo. Druga sprawa w tym zakresie. Droga numer 11 była wpisana na początku polskiej obecności w Unii Europejskiej jako droga szybkiego ruchu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w roku między 2005 a 2007
wykreślił tą drogę z inwestycji infrastruktury. Panie pośle, idziemy dalej. Pieniędzy europejskich. Kropka. Prowadził S19. Prawybory w Wieruszowie dobiegły końca. Panie pośle, tutaj stawiamy kropkę. I tego państwo nie pamiętacie. My panie pośle, stawiamy tutaj kropkę. Prawybory w Wieruszowie dobiegły końca. Natomiast na wschodzie trzeba wszystko dać. Panie pośle, stawiamy tutaj kropkę. Prawybory w Wieruszowie dobiegły końca. Wybory te wygrała Koalicja Obywatelska, zdobywając 34,88% głosów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, 32,32%, które jest dosyć nieaktywne, jak ocenia Tomasz Sakiewicz w tym regionie, więc mówi, że wynik to jest i tak bardzo wysoki i dobry. Trzecia droga, 11,94%, Konfederacja Lewica poniżej 7%, Komitet Polska jest jedna poniżej 5%. I zacznę od pani poseł. Czy ten sondaż, czy należy się takim sondażem przejmować, czy takim, przepraszam, wynikiem tych prawyborów, gdzie frekwencja wynosi 12,27? Czy pani to uznaje za dosyć niebezpieczną sytuację? Pani redaktor, ja za moment do tego się odniosę, ale jednak chciałabym dosłownie dwa zdania do wypowiedzi pana posła. Pan poseł mówi tutaj o strategii dotyczącej Polski Wschodniej. Tak, no być może państwo budowaliście tę strategię, ale tak naprawdę to Prawo i Sprawiedliwość to zrealizowało. Prawo i Sprawiedliwość to zrealizowało. Państwo mieliście czas na to, żeby inwestować w Polskę zachodnią, północną, natomiast nie mieliście czasu, żeby zadbać o to, żeby Polska Wschodnia równie dobrze się rozwijała. I my to zrobiliśmy, robimy i będziemy nadal robić. To tak komentarz do pana wypowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o te prawybory, no sama nazwa, no prawybory, one się rządzą swoimi prawami. Ja powiem tak, no jeżeli bierze udział w prawyborach 12, tak, bo nawet nie sprawdzałam. 19,27%. Tak, no to daleki to jest wynik, jeżeli chodzi o frekwencję od właściwych wyborów, od wyborów, które średnio, w którym biorą udział Polacy. Różnica jest ogromna. No cóż, my nie komentujemy tego, dlatego że traktujemy to jako, powiedzmy, sondaż przeprowadzony jeszcze nie do końca w takich warunkach, jakie powinny się odbywać. I dlatego też nie pracujemy dalej, pracujemy ciężko, spotykamy się z Polakami. Ja wczoraj odbyłam w moim okręgu wyborczym tarnowskim 4 czy 5 spotkań. Ludzie wszyscy życzą nam, abyśmy nam nie brakowało sił walki i abyśmy dalej tak pracowali. Jest 60% zdobywa, tak? Pamiętam, prawie 60%. Tak, w niektórych powiatach mamy jeszcze więcej i ludzie, naprawdę mieszkańcy naszych regionów nas wspierają mocno i twierdzą, że, i oczekują wręcz dobrze od nas, abyśmy zrobili wszystko. Jeszcze za chwilę do kampanii przejdziemy, pani poseł. I pracowali w trzeciej kadencji. Panie pośle, pytanie do pana posła. Trzecia droga, niecałe 12%. Jest pan zadowolony z takich prawyborów, czy nie do końca? Wynik jak na prawybory bardzo dobry. Natomiast ale? Prawybory są zawsze pewnym jakimś pokazaniem pewnego trendu w określonym miejscu. To prawda, mówi się, że Wieruszów od wielu lat jest taką soczewką wyniku wyborczego w następnym. Ale 19%, panie pośle, 20 niecało. Ale to, wie pani, to bardzo duży udział społeczny jak na prawybory. Tak. Ludzie przyszli w sposób dobrowolny, a nie przyszli z nakazu. Więc no ja mam nadzieję, że 15 października pójdzie cała Polska do głosowania. Ale ja bym nie deprecjonował tego, że tak wiele mieszkańców miasta i gminy Wieruszów się akurat zmobilizowało. Tym bardziej, że wszyscy musieli dojechać do samego centrum. Nie było przecież lokali wyborczych na zewnątrz. Ja znam bardzo dobrze Wieruszów. Tam wielokrotnie uczestniczyłem w prawyborach, bo to jest sąsiedni okręg, okręg sieradzki. I muszę państwu powiedzieć, że dla mnie bardzo interesującą rzeczą jest to, że w tym okręgu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość do tej pory, a teraz najlepszy wynik ma Platforma, czy tam Koalicja Obywatelska. Ale tak jak powiedziałem, to jest tylko sondaż na bardzo ograniczonym terenie. Jest to też sposób na promowanie kampanii wyborczej, zachęcanie do udziału w wyborach, które się odbędą 15 października. Nie deprecjonuje w żaden sposób wyników, bo pokazuje on pewną tendencję, natomiast nie jest
oczywiste, to się tutaj dziękuję, zgadzam. Dziękuję, panie pośle. Nie jest wynikiem wyborczym. Drodzy państwo, zobaczmy teraz spot opublikowany przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczący bardzo ważnej kwestii, tej istotnej, jak okazuje się, bardzo istotnej dla Polaków, ale też dla całej Europy. Bardzo proszę. Nie uwierzysz. Niemiecka przewodnicząca Komisji Europejskiej właśnie zakomunikowała, że tysiące nielegalnych imigrantów z Włoch ma być relokowanych do innych państw. Wzywam państwa członkowskie do stosowania dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch. Jak zareagowałaby na to Platforma Obywatelska? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Polska przyjmie uchodźców. Chodzi o gest solidarności. Jesteśmy przygotowani na każdą liczbę, tak? Przymusowa relokacja do Polski. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Ta różnorodność daje naprawdę świetne efekty. Oni chcą ich w Polsce. O tym będą najbliższe wybory. Drodzy państwo, tutaj chyba wszyscy Polacy liczą jednak na dużo zdrowego rozsądku. Oglądamy wydarzenia na włoskiej wyspie Lampedusa. To nie są kobiety z dziećmi. Można mówić, co się chce, ale mamy też oczy, widzimy. Pani Ursula von der Leyen odwiedziła to miejsce. No i właśnie. I co dalej? Pani poseł. No właśnie, to świadczy o tym, że Europa kompletnie nie radzi sobie z napływem nielegalnej migracji. No, nazywając tych imigrantów uchodźcami, wiemy, że to nie są uchodźcy, bo prawdziwi uchodźcy to byli ci, którzy przybyli do nas z Ukrainy, uciekali przed wojną i my jako naród polski, jako państwo, jako samorządy otworzyliśmy się przed nimi i przyjęliśmy do domów, czyli pokazaliśmy, że jesteśmy wrażliwi na ludzką krzywdę i potrafimy pomagać. Natomiast to, co pani powiedziała, ci, którzy przybywają do Lampedusy, to nie są kobiety, nie dzieci. Ja jeszcze dodam jedno, że raczej to nie są biedni ludzie, dlatego że wiemy doskonale, że koszt transferu przez Morze Śródziemne na wyspę z Tunezji czy z innych krajów to jest koszt około kilku tysięcy dolarów, więc ci ludzie po prostu posiadają te środki, żeby zapłacić przemytnikom na to. I teraz tak, jaką strategię przyjmuje Unia Europejska i pani von der Leyen? No pomagajmy, przyjmujmy wszystkich, przyjmujmy na wyspę, a potem przymusowo dyslokujmy do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Czytaj tutaj Polski, bo Polska najbardziej tutaj opiera się, że tak powiem, tej polityce i nie chce przyjmować tych nielegalnych imigrantów, które tak naprawdę są nadal zapraszani do Europy, bo raz zaprosiła Angela Merkel, a teraz Ursula von der Leyen, mówiąc o tym, że trzeba ich dyslokować, zaprasza. Zwróćcie państwo uwagę, że te łodzie, które przypływają do wybrzeży Włoch, do wybrzeży wyspy, są opróżniane, przepraszam za to słowo, ci imigranci wychodzą na wyspę, a te łodzie zawracają z powrotem i jadą po następną grupę. Jeżeli w taki sposób będziemy prowadzić tą politykę, to szanowni państwo, czeka nas tragedia i dramat w Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli nie zmienimy tej polityki na taką, którą rząd polski mówi, czyli zróbmy wszystko, żeby ci ludzie w Afryce mieli godne warunki i do życia. Przecinek, panie pośle. Jesteśmy gotowi, panie pośle, jesteśmy gotowi rzucić się pod ciężarówki w celu zablokowania budowy miasteczka namiotowego, mówią zdesperowani mieszkańcy włoskiej wyspy. Panie redaktor, mówię jasno i mówimy to jasno jako Polskie Stronnictwo Ludowe, nie dla przymusowej relokacji. To jest bardzo zły projekt. Powinna się Komisja Europejska, przede wszystkim pani komisarz Johansson, wycofać z tego. To nie jest projekt, który zostanie zaakceptowany. A brnie dalej. Że nasi sąsiedzi, również Niemcy, również Francuzi, również Włosi, czyli jedne z największych państw w Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie są zwolennikami tego systemu. I tutaj apele w tej sprawie nic nie zmienią. Tym bardziej, że dochodzą dodatkowe informacje mówiące o tym, i to jest też dokumentacja, że mafia objęła ten proceder, ale też muszę powiedzieć ze smutkiem, że również my w jakiś sposób w to się też włączyliśmy, bo no chociażby te informacje mówiące o sprawach wizowych
Ja nie mówię, że o sprzedaży wiz, ale kolejek do polskich konsulatów, no też nam nie przydają splendoru. Też nam nie przydają splendoru. Panie pośle, tylko to musi być ważna informacja, że to nie są setki tysięcy wiz. Tutaj trzeba też wyprostować. Ale należy wyłączyć i rozróżnić te polskie, dwa. To jest odpowiedzialne za system prowadzenia naboru wizowego. Jeżeli nawet zdarzyło się tam 230 czy ileś, a płaci się tysiące dolarów czy tysiące euro za to, żeby uzyskać miejsce w kolejce do polskiego konsulatu, to coś jest nie w porządku. Pani więc poseł? Ja, gdyby, szanowni państwo, po pierwsze, to te dwa zjawiska należy bardzo wyraźnie rozróżnić nie i postawić między nimi wyraźną kreskę, dlatego że... Panie pośle, dziękuję. Pani poseł teraz ad vocem. Te dwa zjawiska zupełnie należy od siebie odróżnić. Po pierwsze, tutaj na południu Europy mamy do czynienia z nielegalną, powtarzam, nielegalną imigracją, która jest wspierana, tak jak pan powiedział, tutaj przez mafię, a tolerowana przez Unię Europejską i częściowo też i przez naszych polityków, bo wiemy dokładnie, co mówi Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk mówi, że każdy, że będziemy karani za to, jak nie przyjmiemy do Polski właśnie między innymi tych imigrantów. Posłowie, europosłowie i posłowie Platformy Obywatelskiej mówią wyraźnie, że jesteśmy gotowi na przyjęcie może nawet setek tysięcy tych ludzi. Tutaj wypowiedzi Ewy Kopacz, rzecznika Platformy Obywatelskiej, więc wiemy doskonale, jaką strategię w tym zakresie ma też część naszej opozycji. Natomiast odnosząc się do tego tematu, o który pan tutaj jakby chciał skleić z tym afery wizowej, tak? Z afery wizowej. Po pierwsze, panie pośle, system ten został stworzony za czasów państwa rządów, bo to pan minister spraw zagranicznych Sikorski prowadził między innymi outsourcing, jeżeli chodzi o wydawanie i przyjmowanie wiz, bo szukaliście oszczędności wszędzie, między innymi likwidując konsulaty. Po drugie, jeżeli popatrzymy na kwestię wydawania wiz z krajów Azji, czy w ogóle z krajów tak zwanych trzecich, to szanowny panie, około 57% tych wiz zostało wydane dla mieszkańców Ukrainy, 26% bodajże to są obywatele Białorusi. To są panie pośle, no dla was może to być nieprawda, ale to są dane faktyczne, które są... Pan poseł mówi, że prawda, pani poseł tutaj tak. Okej, okay, dobra, no to przynajmniej w jednym... Wyjątkowo się z panią zgadzam. Natomiast jeszcze jedno powiem, że większość to są wizy, natomiast tych wiz pracowniczych, o których pan tutaj mówi, było wydawanych w większości właśnie między innymi dla przedstawicieli, to jest bodajże 73% dla Ukraińców i kilkanaście procent dla Białorusinów. Także znikoma liczba wiz pracowniczych została wydana dla przedstawicieli krajów azjatyckich. Oczywiście pojawiły się nieprawidłowości w całym systemie wydawania tych wiz, co polskie służby wyłapały, natychmiast rozpoczęły się działania w tym zakresie. Osoby odpowiedzialne poniosły i odpowiedzialność polityczną, natomiast idziemy do końca. Na pewno będzie wyciągnięta po prowadzeniu państwo, postępowania. Dziękuję bardzo. Więc nie uogólniajcie państwo, że to jest taki problem jak problem imigracji nielegalnej we Włoszech. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pani poseł. Dziękuję i pozdrawiam mieszkańców ziemi tarnowskiej. Też pozdrawiamy. I pan Andrzej Grzyb, Koalicja Polska, PSL, Trzecia Droga. Dziękuję panie pośle. Pozdrawiam Wielkopolskę. Pozdrawiamy Wielkopolskę, a ja pozdrawiam całą Polskę razem z naszymi gośćmi. Dziękuję. Ale ziemi tarnowskiej. Dziękujemy za rozmowę w Potrójnym Espresso, a już za chwilę więcej o nielegalnych imigrantach i o tak zwanej aferze wizowej z wiceministrem spraw zagranicznych Arkadiuszem Mularczykiem.